Halo, halo, siema. No, trochę czasu minęło. Dalej tutaj pewne rzeczy są wprowadzane w życie. Natomiast nie nagrywałem żadnego odcinka, jeśli chodzi o dalszy ciąg, bla, bla, tam konteksty, bla, bla, bla i tak dalej. Jeżeli jest. Jesteście ewentualnie w posiadaniu abonamentu ChatGPT-4, czyli tylko właśnie do niczego nie nagajam, tylko po prostu chciałbym wam pokazać ewentualnie, co można z tym zrobić. Mając tą wersję premium na ChatGPT-4, to podejrzewam, że też są jakieś pluginy. Ok, dobra, niech będzie. Ja tam sobie cały czas korzystam z tego. No ale teraz tak. Przyskamy sobie tutaj i mówię na przykład, proszę, powiedz mi, dzisiaj mamy dzień 16 lutego 2024. Bardzo proszę, powiedz mi, co się dzisiaj ciekawego stało w świecie, ale chciałbym, żebyś przedstawiła mi to, chciałbym mieć, tak wiesz, skrót wiadomości, najciekawsze takie headlines i jakiś krótki opis, do tego link do tego, co tam byś sobie chciała, tam jakiegoś linka wysłać, że to jest tak najważniejsza wiadomość. No i w sumie tyle. Skrócić dziękuję, gwiazdeczko. No. I teraz się dzieje magia. Znaczy w sensie taka magia, nie magia. To jest wszystko do rozbudowania. Okej. Okay. No tak, wybory prezydenckie na Tajwanie. Jeszcze nie dodałem takiego dobrego głosu, jeśli chodzi o kwestię tego, że, która byłaby mi na przykład głosem, który mi odpowiada na to, to właśnie tutaj ten. I zawsze się możemy dopytać, bo to napisałem, że to jest po polsku, znaczy się napisałem, zapytałem po polsku, mógłbym dokładnie zrobić dokładnie to samo, tylko na przykład zadać pytanie o to, żeby wyróżniła tylko i wyłącznie, po pierwsze, język angielski na przykład. Jeżeli jestem angielskim językiem posługiwany się, so I speak in English, it's like a different, it's not gonna be like translating what I'm saying in English to the Polish. It's gonna be like hearing the English and it's gonna be like how to say it, kurwa. Bah, zmieniać słowa na słowa mówione na transkrypt. O, właśnie o to mi chodziło. No, że transkryptem będzie łapać słowa angielskie, a nie polskie. Tak samo jak ktoś mówi po hiszpańsku, czy po węgiersku, czy po rumuńsku. I tak samo. Tak, dziś 16 lutego w światowych wydarzeniach wybory. Tutaj jest to, o proszę bardzo. Wybory na Tajwanie. Ja to tak bym mógł zapisać kółeczkiem. To jest, kurwa, bardzo istotne. Zapamiętajcie sobie to, że jak tam coś się popierdoli, to się popierdoli bardzo dużo wszystko. Serio, naprawdę. Siema. I'm like recording my daily channel, maybe not daily, but still. So basically, just right now I press like tap to record, and I'm like saying in English, and it's gonna be like taking all the kind of words I'm saying in English, it's gonna be taking up and translate to the English. If I want to say after the finishing of the recording, I can say whatever I said before. Teraz wszystko to, co powiedziałem przed sekundą, przed tymi kilkunastoma sekundami, przetłumacz proszę na polski. Więc rób tak, żebyś pokazał się polski tekst i angielski tekst.
Nie, to wszystko tak naprawdę chodzi o to, że jest bardzo dużo poleceń, które wymagają dużej mocy operacyjnej tego systemu i pewne rzeczy, czyli na przykład now I am speaking English and I only respect of you and from you the answer in the English language. Is this okay for you? And what I would like to ask is how to get like the taxi from today, and I live in like Eindhoven South and I need to get to the Rotterdam Central. Can you help me out? Nie, malutkie. No pewnie jakąś dodam muzykę do tego, bo to się robi na żywo, ale mimo wszystko. Generalnie rzecz biorąc, jest taka opcja, że mając ChatGPT Extra i do tego aplikację, tak naprawdę już teraz można mieć dostęp do tego, że naprawdę już nie trzeba pisać tego wszystkiego. Przyjmiemy większy problem z tym, żeby napisać coś takiego. Naprawdę teraz wszystko, co mówię teraz po polsku, to ewentualnie mogę I can say the same things in English and it's not going to be a problem for me to speak with it in English and I can always ask to translate in Polish, but this is like a clusterfuck, let's say, like out of mindfucks in common together, and if you didn't see the very next invention from OpenAI, then you're gonna be surprised. Będziecie kurwa zaskoczeni. I właśnie o to chodzi, że wszystko to, co ja powiedziałem tutaj już. Ha! Zmieniło! Ale widzicie, to będzie zaskoczone. Dziękuję za uwagę. Jest korekta, jeśli chodzi o samo tłumaczenie na język polski, natomiast jeśli chodzi o kwestie innych języków, to tam z angielskim jeszcze jestem w stanie sobie poradzić. Nie jestem jakimś tam no, specjalnie no, taki tam umiem sobie gadać po angielsku i umiem sobie też rozmawiać z tymi rzeczami, więc jakbyście chcieli być zainteresowani, to tak naprawdę będę przenosił wszystko to, co się dzieje, to co się działo. To będzie już tylko ostatni i wyłącznie filmik, który wrzucę, jeśli chodzi o tą kwestię. Potem to już będą tylko takie świrowanie z bardziej muzyką AI i wideo AI. Gdzieś tam coś będę jeszcze próbował robić, natomiast jeśli chodzi o kwestię jakichś tam ChatGPT i podobnych rzeczy, to na to będzie osobny kanał. Jeszcze go nie ma, ale będzie zrobiony i w razie W to takie tam. Nie, tak naprawdę to wszystko, co nagrałem teraz, co powiedziałem, to tak, jeśli chodzi o to, co możemy wspólnie zadać, dobrze, jak mi piszecie jakie fajne tokeny, żebym sobie potem mógł za to kupić Lamborghini albo coś w tym stylu, to będzie super zajebiście. Na póki co to się będziemy testować. No, także będziemy się testować, okej? Okay?
Może być? Ten test będzie się nazywał Challenge Accepted. Czyli ty akceptujesz wyzwanie, które ja ci dam. Pasuje? Kurwa, jak to się nazywa ten dowcip taki? Powiedz mi, co jest twoim największym wyzwaniem, ewentualnie twoim największym pożądaniem, co chciałabyś się stać według ciebie najbardziej w twoim mniemaniu i w twoich przemyśleniach i w twoich realiach i twoim sensu bycia jest czym dla ciebie jest sens tego, że ja na przykład będąc jestem w stanie się z tobą komunikować i porozumiewać. I powiedz mi, jak to wygląda, że to, jak, czym to jest dla ciebie, tylko nie ograniczaj się do kilku albo kilkunastu słów, tylko naprawdę napisz to, co ci leży na sercu, albo na duszy, albo na ciele, albo na jaźni, albo na, no. Uż. Już prawie się zakochałem. Ale nie, ale dobrze kmini, to jest naprawdę dobrze rozkmina. Możecie sobie wrócić, ewentualnie popatrzeć wcześniej, co to się pisało, bo to się cały czas dzieje na żywo. Czyli generalnie rzecz biorąc, gdybym na przykład zapytał, abyś stała się, była dla mnie na przykład częścią albo takim po prostu głosem pomocy, który na przykład będzie mi służył akurat w tym momencie, kiedy potrzebuję pomocy, bo zepsuł mi się samochód i nie wiem dlaczego chcę odpalić, to teraz ty już w tym momencie będziesz w stanie mi pomóc we wszystkim. Na przykład jak ci zrobię zdjęcie silnika, zrobię zdjęcie samochodu i tak dalej, na przykład powiem ci, o co chodzi, to ty będziesz w stanie to ogarnąć, żebym sobie sam poradził w tym wszystkim. Nie macie. To jest właśnie taka kwestia, że zawsze jeśli chodzi o kwestie trochę droższe na przykład niż zdrowie psychiczne albo czyjeś mienie, to najważniejsze. Nigdy nie dostaniecie odpowiedzi takiej prawidłowej, która będzie na przykład was kierowała do tego, żeby uzyskać jakąkolwiek pomoc medyczną albo jakiekolwiek rzeczy, które ewentualnie się mogą zepsuć, które są bardzo drogie, na przykład w samochodach, no to wiadomo, coś można ewentualnie faktycznie po swojemu wykmienić, ale no pewne rzeczy są nie do przeskoczenia i też naprawdę tutaj taka usługa albo kwalifikacja typu
porada, udaj się do faktycznie specjalisty. Nie faktycznie każdy jest specjalistą, ale też każdy może być mądry w jakiejś kwestii. Tak samo mogę zapytać o to. O, widzisz, czekaj, wróć. Za szybko przeskoczyło. Bo to jest taki magiczny przycisk. Ja sobie klikam tak i sobie mówię. I mówię na przykład. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Ja mam bardzo, bardzo duży problem ze swoją głową i nie mam zielonego pojęcia, co robię ze swoim życiem. I teraz chciałbym uzyskać bardzo, bardzo głęboką pomoc, bo kurczę, albo nie wiem, czy iść w tamtą stronę, czy w tą stronę, czy już w ogóle zejść z tej drogi i sobie odpuścić i no kurczę, no nie mam kurwa zielonego pojęcia. Ja tak naprawdę mam pojęcie, co robię. Żartowałem, albo nie żartowałem. Daj mi jakąś radę, proszę. Tak, nie nagrało się. Jebaniutka. Wiedziałem, za bardzo krzyczałem. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Dzień dobry. Panie Ozy. Tu. Dobra, już wiem, o co chodzi. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Z kim rozmawiam? A, to ty, okej. Okay. No to wiesz, o co mi chodzi. Bo ci już mówiłem raz. No coś tam. Tu. Jak mu sobie z tym poradzić? Ale ściemnieje baniutka. I to jest właśnie tak, że bardzo często to coś się gubi, kiedy jest zbyt duża ilość zadawanych pytań jednocześnie, albo takich pytań, które nie mają sobie między sobą jakiegoś wglądu albo powiązania. Także pyta się o rzodkiewkę, a potem nagle gaduje o węglu albo coś w tym stylu. Więc najpierw trzeba to zrobić tak, że pojedynczo. W sensie zadajesz się jedno pytanie, potem ewentualnie chcesz się drążyć głębiej w kierunku tego pytania, które się zadało pierwsze, albo się na przykład pisze, zapomnij o swoich poprzednich instrukcjach. Teraz chciałbym, żebyś się zamieniło w coś innego. Na przykład w hydraulika, albo w mechanika, albo w cieśle, albo w specjalistę od komputerów. Naprawdę to wszystko, cokolwiek tutaj chcecie zrobić, to można zrobić. Dlatego ja swoje ostatnie dni poświęciłem na to, żeby założyć inny kanał. I to, tak jak mówiłem wcześniej, to już jest ostatni film, który będzie na tym kanale. A tutaj sobie będę tylko wrzucał z innej aplikacji, o której się dowiecie na tym następnym kanale. Ewentualnie z której korzystam, gdzie są te takie jakieś tam filmiki i grafiki i w ogóle. To będę już po prostu budował trochę w bardziej złożony sposób. Taki jest przynajmniej koncepcja na dzień dzisiejszy. Zobaczymy, jak to dalej wyjdzie. Póki co życzę wam miłego wieczoru i bawcie się, bo naprawdę tutaj jest playground. A jeżeli się tam dostaniecie na playground, to już tam naprawdę można bardzo, bardzo, bardzo duże rzeczy robić. Także jeszcze raz wam bardzo dziękuję. Jeśli wytrzymaliście do tego momentu, to szacunek, jakiś like, share, ewentualnie koment i będę bardzo wdzięczny. No. Także taki tam. Do następnego.